Witamy w świecie Daczy. Nazywam się Mariusz Rata i z drugiej strony kamery Maciej Kukiełko. Jesteśmy doradcami w firmie Carrara, autoryzowanym w salonie sprzedaży Dacia w Lublinie. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka naszej serii. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Dacia Sandero w wersji Laurea z silnikiem 1.075 koni. Najpopularniejszy silnik, moim zdaniem najbardziej odpowiedni do tej wersji, do tego modelu. 1.075 koni wydawałoby się, że niedużo, ale nie o moc tutaj chodzi, ale o ekonomikę jazdy. Średnie spalanie podane przez producenta jest to na poziomie około 6 litrów. Kilka słów o silniku, albo nie. Najpierw zobaczmy, jak otwiera się klapa silnika. Proszę zwrócić uwagę, siłownik w marce budżetowej. Proszę zwrócić uwagę, wyciszenie silnika w marce budżetowej. Silnik 1.075 koni. Ogromną zaletą, podstawową zaletą jest jego ekonomika jazdy. Trzycylindrowa konstrukcja jeździ w Renault, jeździ w Dacia, jeździ w Nissanie oraz innej marki, której nie wymienię. Dodatkowe zalety, jest to silnik bez turbiny, jest to silnik bez filtrów cząstek stałych. Jeżdżąc autem z tym silnikiem zauważyłem, że bardzo płynnie wchodzi na obroty. Dynamika jazdy jest całkiem niezła, biorąc pod uwagę jego pojemność oraz jego moc. W trybie miejskim daje po prostu radę. Dacia Sandero, podobnie jak i każda Dacia, posiada światła do jazdy dziennej same włączające się i wyłączające. Są to te paski w technologii LED-owej. Oczywiście światła mijania, oczywiście w standardzie znajdziemy również przednie światła przeciągielne. Na uwagę, na pewno zasługują również tylne światła o kształcie plastramiowym. Prezentowany egzemplarz posiada w standardowym wyposażeniu centralny zamek z pilotem, elektryczne szyby, zarówno w drzwiach przednich, jak i tylnych, sterowanych na panelu centralnym, elektryczne sterowanie oraz podgrzewanie lusterek wstecznych, czujniki parkowania z funkcją ich wyłączenia, regulacja pionowa kolumny kierownicy, regulacja wysokości fotela kierowcy tą dźwignią. Dacia Sandero oczywiście posiada również wyposażenie typu ABS, ESP, cztery poduszki powietrzne, system wspomagania ruszania pod górę, wspomaganie kierownicy, system monitorowania ciśnienia opon. Prezentowany egzemplarz jest wyposażony w system multimedialny Medianaf Evolution. Obsługa radia, nawigacji, telefonu z zestawem głośnomówiącym oraz systemu Android Auto. Wyjątkowo również ten egzemplarz wyposażony jest w klimatyzację automatyczną. Możemy oczywiście jej używać w trybie manualnym, w trybie automatycznym, czyli ustawiamy temperaturę i tryb auto, który ma za zadanie osiągnąć i utrzymać tąże temperaturę. Wspomniane sterowanie tylnymi szybami na panelu centralnym. Teraz tradycyjnie oferta. Prezentowany egzemplarz według katalogu kosztuje 44 910 zł. Specjalnie dla osób oglądających nas w internecie, powołujących się na tę ofertę, 42 910 2000 rabatów. Pamiętajcie, powołajcie się na ofertę z Facebooka, z YouTube'a, ze strony internetowej. Dane kontaktowe do nas znajdziecie na stronie internetowej. Nazywam się Mariusz Rata i po drugiej stronie Maciej Kukiełka. Powołujcie się na nas, dzwońcie do nas. Szukajcie nas w internecie pod hasłem Carrara Dacia Lublin. Dzięki za oglądanie i życzę zdrowia.